Ten strzemiący głos był naprawdę bardzo fajny, zabawny. Wszyscy nie chcemy, proszę Państwa, aby takie zmiany następowały, bo jak Pan Przewodniczący zauważył, bardzo dobrze nam się z Panią Skarbnik pracowało. Budżet, jaki została, był budżetem trudnym, później zmiany przepisów prawa i ułożenie budżetu tak, że dzisiaj Pani Skarbnik przyjęła nowe wyzwanie. I w kategoriach awansu służbowego, proszę Państwa, kiedy do mnie Pani Skarbnik weszła i powiedziała, że ma taki pomysł, no to cóż mogłem zrobić? No, mogłem wystawić nasze wojska na granicy z Pawianicami i bronić Pani Skarbnik, ale z drugiej strony to jest decyzja indywidualna. Inaczej by było, gdyby formuła odejścia była inna. Zatem Pani Skarbnik, chcę bardzo serdecznie Pani podziękować za wspólnie spędzony czas na wielokrotnym finansowym przekamarzaniu się. A czasami Pani Skarbnik również miała taki sposób do mnie i Krzysztofa, jak mieliśmy jakiś pomysł, ale nie do końca poparty finansowo, spojrzała nam w oczy i mówiła, możecie sobie tylko pomarzyć. Bo miała taką odwagę, aby powiedzieć nam wprost na temat zadań inwestycyjnych, które chcieliśmy zrobić, albo mamy pomysły, że liczmy siły na zamiary, bo jednak budżetem i miastem rządzą finanse. Taka jest prawda. I za to pilnowanie Pani Skarbnik, za te wspaniałe finansowe chwile chcę Pani bardzo serdecznie podziękować. Ilekroć będę w Pawianicach i będę przyjeżdżał koło Pawianic, to podjadę, coś tam może Pani pomogę w tym budżecie pawianickim, coś tam podpowiem. Odchodzi Pani w atmosferze na przykład dobrze spełnionego obowiązku z punktu mojego widzenia. Bardzo dziękuję za taką rzeczową współpracę. A teraz przekażę kwiatki. Tak wyszło, że po akurat, ale żeby nie było tak smutno, to kwiatki po uchwale. Dlatego, że czekaliśmy na kandydata, na nowego skarbnika, ale proszę Państwa, ten sympatyczny pan, prosimy pana Roberta do przodu. Serdecznie witam pana Roberta Zwierzyńskiego, kandydata na naszego nowego skarbnika i oddaję panu głos, jeżeli pan chciałby się przedstawić, czy coś powiedzieć. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Przesunąć pewnie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli Państwo pozwolicie, to się przedstawię. Przedstawię lekki taki rys historyczny, skąd pochodzę, jakie mam wykształcenie i jakie jest moje doświadczenie. Tak jak już Pan Przewodniczący zaznaczył, moje nazwisko Zwierzyński Robert, jestem mieszkańcem Łodzi, lat 43, żona, dwoje dzieci. Wyższe studia, Wydział Prawa i Administracji. Następnie podyplomowe studia z zakresu ekonomii i podyplomowe studia z zakresu legislacji lokalnej. Swoją karierę zawodową rozpocząłem od pracy w Urzędzie Statystycznym. Kolejne miejsca pracy to była Regionalna Izba Obrachunkowa. Kolejnym miejscem był Urząd Gminy w Ksawerowie, gdzie byłem skarbnikiem przez 11 lat. I następne miejsca pracy to był Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Zgierza, gdzie ostatnio pełniłem do dnia dzisiejszego funkcję skarbnika miasta Zgierza. To tak pokrótce, jeżeli mają Państwo jakieś szczegółowe pytania, chcielibyście się Państwo coś więcej dowiedzieć, to bardzo proszę. Proszę Pana Burmistrza. Może nie pytanie od razu, bo te pytania zadawaliśmy sobie podczas kilku spotkań, na których, proszę Państwa, rozważałem, którą kandydaturę Państwu przedstawić. Chciałem powiedzieć, że wieloletnia funkcja skarbnika w mieście Ksawerów, później Łódź i Zgierz i znajomość przez pana kandydata Roberta Zwierzyńskiego tematów związanych z obecnie funkcjonującym prawem finansowym i układaniem budżetu, trudnego budżetu, jakim był
budżet Zgierza, kiedy obejmował stanowisko i doświadczenie z poprzednich lat i kilka rozmów indywidualnych po sprawdzeniu przez pana Zwierzyńskiego również i stanu finansowego naszej gminy, jak to wygląda, bo takie możliwości wszyscy skarbnicy mają, podjąłem tą decyzję, aby państwu zaproponować powołanie pana Roberta Zwierzyńskiego na skarbnika. Myślę, że ten wybór zaowocuje również bardzo mądrym przejęciem budżetu i kontynuacją w świetle nowych oczekiwań, nowej perspektywy i poszukiwań nowych rozwiązań, czego bardzo serdecznie bym panu życzył. To tyle, jeżeli ja mogę tutaj powiedzieć, dlaczego kierowałem się wyborem pana Roberta Zwierzyńskiego. Czy państwo mają jakieś pytania do kandydata? Jeszcze nie widzę. Proszę państwa, ośmielam się przedstawić na wniosek burmistrza projekt uchwały nr 9/74/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkiej z dnia dzisiejszego w sprawie powołania skarbnika miasta Konstantynowa Łódzkiego. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje, paragraf 1 ustęp 1. Powołuje pana Roberta Zwierzyńskiego na stanowisko skarbnika miasta Konstantynowa Łódzkiego z dniem 1 czerwca 2015 roku. 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim z dniem określonym w paragrafie 1 ustęp 1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym. Witamy pana Roberta w zespole. Życzymy sukcesów. Proszę pana, Konstantynów dobrze wróżył naszym skarbnikom, była to dla nich trampolina. Skoro słyszymy, że pan zaliczył Łódź, to tylko przed panem kolejne wyższe wyzwania, czego życzę, ale najpierw życzę sukcesów w sprawowaniu tego stanowiska dla naszego miasta i mieszkańców. Serdecznie panu gratuluję i nie tylko wyborów. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za zaufanie i za powierzenie funkcji skarbnika. Postaram się państwa nie zawieść. Tak jak tutaj na wstępie pan burmistrz zaznaczył, że w mieście Zgierzu przejąłem budżet w bardzo trudnej sytuacji. Tak, to niestety prawda. Pozwolę sobie teraz na taką chwilę samochwalstwa. Powiem państwu tylko tak, że w 2013 roku, w lipcu 26, kiedy zostałem powołany na stanowisko skarbnika miasta Zgierza, miasto, które budżet ma rzędu 160 milionów złotych, na rachunku budżetu miasta było 20 tysięcy złotych. Tylko. Miesięcznie koszty, jakie miasto ponosi z obsługą, to jest rzędu 8-11 milionów. Stałem przed bardzo trudną sytuacją, ponieważ do drzwi pukała Regionalna Izba, pukał nawet i komisarz, ponieważ no, było bardzo, bardzo nieciekawie. Na dzień dzisiejszy zostawiam miasto w takiej sytuacji, że wolne środki, które zostały wypracowane, są rzędu ponad 10 milionów złotych i średni stan środków na rachunku miasta na dzień dzisiejszy to jest w granicach ponad 13 milionów. Tak więc z 20 tysięcy zrobiłem dla miasta 13. Wydaje mi się, że to jest dosyć duży sukces. Otrzymałem w dniu dzisiejszym również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2014 rok. Jest pozytywna, bez uwag. Wydaje mi się, że jeżeli tam poradziłem sobie, to tutaj u państwa też może jak dam sobie radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Życzę sukcesów. Proszę państwa, w punkcie 15 mamy podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do zaopiniowania wyboru radników na kadencję 2016-19. Ktoś przedstawia uchwałę?
Proszę Państwa, zgodnie z procedurą wyłaniania ławników do Sądu Wojewódzkiego i przepraszam, w związku z upływem roku 2015 kadencji ławników, zgodnie z artykułem 160 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów okręgowych i do sądów rejonowych wybierają rady gmin jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin, prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyborów w terminie do dnia 30 czerwca bieżącego roku. Tu jest przywołany artykuł uchwały. Rada Miejska powinna wybrać ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed wyborem jednak należy powołać zespół, który rozpatrzy wpływające zgłoszenia kandydatów na ławników i przedstawi Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach, czyli mają Państwo wiedzę, jakie są zadania tego zespołu. Kandydatów wyłoniona komisja przyjmuje do dnia zgłoszenia kandydatów do dnia 30 czerwca 2015 roku, natomiast w swojej pracy musi było wywiązać się najpóźniej przed sesją październikową, gdzie uchwałą Rady powołujemy ławników. Proszę Państwa, zespół Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w zeszłej kadencji pracował z zespołem Małgorzata Rusek, przewodnicząca, Robert Bujnowicz, wiceprzewodniczący, Elżbieta Jabłońska, Andrzej Owczarek, Barbara Zapalska. Proszę Państwa, pozwolę sobie zgłosić oczywiście bez nieobecnej koleżanki Małgorzaty Rusek ten zespół. Czy ktoś z Państwa jeszcze zgłasza innych kandydatów? Jest to, proszę Państwa, praca formalna. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę Gregi Kwaśnickiego. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Tak, ja będę pytał po kolei. Zgadzam się. Pan się zgadza. Pan Robert Bujnowicz. Zgadza się. Pani Elżbieta Jabłońska. Andrzej Owczarek się zgadza, pani Barbara Zapalska zgadza się. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Kto z Państwa jest za powołaniem zespołu w takim składzie osobowym? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, jeszcze musimy wyłonić przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Proponuję panią Basię Zapalską na przewodniczącą komisji. Pani Basia wyraża zgodę. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Kto z Państwa jest za powołaniem pani koleżanki Zapalskiej? Proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I proszę kandydatury z tego zespołu na wiceprzewodniczącego. Ja proponuję pana Michała Paśnickiego. Dziękuję. Pan Michał się zgadza. Zgadzam się. Zgłaszam kolegę Roberta Bonowicza. Dziękuję. Pan Robert się zgadza. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Kto z Państwa? Proszę Państwa, w związku z tym, kto jest za powołaniem pana kolegi Paśnickiego na wiceprzewodniczącego komisji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, uchwała nr 9/75/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 maja 2015 roku
sprawie powołania zespołu Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do zaopiniowania wyboru radników na kadencję lat 2016-2019. Pomijam podstawę prawną. Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje. Powołuje zespół Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim do przedstawienia swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławniku na kadencję 2016-2019, zwany dalej zespołem w składzie kolegów radnych. Pani Zapalska przewodniczący, pan Michał Kwaśnicki wiceprzewodniczący, członkowie komisji Robert Bujnowicz, Elżbieta Jabłońska, Andrzej Owczarek. Do zakresu zadań już Państwu przedstawiałem, przedstawiając uchwałę. Proszę o, a nie, przepraszam, nie mamy opinii komisji, ponieważ to jest kompetencja Rady. Kto z Państwa jest za powołaniem tego zespołu i przyjęcia uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Będziemy wymawiać ławników. Proszę Państwa, punkt 16. Interpelacje, wnioski i zapytania.